Plewandowskim, Marox, Łukasz Siwiec. Z nami jesteśmy tuż po ważeniu. Jak to zbijanie wagi poszło? Witam, dzień dobry. Zbijanie wagi pięknie. Pierwszy raz z uśmiechem na twarzy schodziłem, naprawdę. Cieszę się. No to jest tak naprawdę połowa sukcesu, ile nie więcej, prawda? Dobre zbicie wagi, żeby zachować siły na walkę. Tak jest, zgadza się. To opowiedz o tym trochę, co zmieniłeś, że tak poszło gładko tym razem? A to cicha moja tajemnica i mojego dietetyka Grześka Mizerę. Pozdrawiam serdecznie z tego miejsca. Ale zupełnie zmieniliście metodykę, że tak powiem? Niekoniecznie. Tam parę elementów dosłownie gdzieś wjechały na odpowiednim etapie diety. Zaowocowało sukces, jak widać. Jak widać, przygotowania były chyba ostre, oko podbite jeszcze lewe, delikatnie? A to zdobyłem na zawodach. Jeszcze przetarcie miałem taką 2 tygodnie temu, zawody służb mundurowych. No i zostały ślady, ale nie grozi. Zgadza się, a nie bałeś się trochę, że startując na 2 tygodnie przed, no możesz się wykluczyć z tej walki tutaj na Babilon? Ani trochę. Cały czas miałem pewne założenia, które chciałem zrealizować. W 100% wszystko zrealizowałem. Zdobyłem 2 złote medale w 2 kategoriach. Jestem tutaj cały i zdrowy, gotowy na jutro. Oglądajcie. Gdzie służysz, jeżeli mogę zapytać? Państwowa Straż Pożarna w Puławach. Pozdrawiam wszystkich, całą jednostkę JRG. Będzie dobrze, oglądajcie. Na takich mundurowych zawodach jest duża konkurencja? No bo wiem, że tam jest naprawdę sporo sprawnych, że tak powiem, mundurowych. Dużo, dużo ludzi. Najwięcej to jest wojskowych. Wojskowi zawsze oblegają każdą kategorię, naprawdę jest z kim się bić, z kim walczyć, gdzie zyskać doświadczenie. Zapraszam serdecznie na kolejne takie zawody, na pewno się spotkamy. Chyba duży luz przed tą jutrzejszą walką, to też jest, myślę, duża część do tego, żeby wygrać ten pojedynek. Zgadza się, głowa luźna, wolna. No radość jest, już nie mogę się doczekać, naprawdę, aby wejść tam. Zdradź nam, co sądzisz o swoim przeciwniku. No na pewno jest wysoki, to było widać na ważeniu. Przepraszam, wchodzą nam w kadry, ale wybaczamy. Nic nie szkodzi. To było widać, że jest wyższy ode mnie. No, zobaczymy, nie chcę nic zdradzać, żadnych planów na tą walkę. Musicie to obejrzeć po prostu i nie odchodźcie od telewizora, to może być tako. Czyli szybko się to zakończy wszystko. Na pewno będę się starał. Co czas pokaże, prawda? Co tam walka pokaże, wiadomo, że to nie jest, nie są gry i zabawy. Ja chcę wygrać, Kacper będzie chciał wygrać, będzie walka. Wychodzisz poza ten pojedynek, myślisz co dalej w tym roku, jakie plany startowe, czy na razie skupiasz się na piątku? Na razie skupiam się na piątku, nie wyprzedzajmy planów, wszystko ma pójść tak jak z ważeniem. Co na ostatnie godziny, dni przed walką robisz? Dobrze zjeść, wyluzować się i czekać na jutro. Oczywiście zadzwonię na pewno do żony. Czyli dzisiaj ładowanie akumulatorów przed walką, tak, też łapanie kilogramów, dużo będziesz więcej ważył niż na ważeniu? Nie wiem, nie chcę zdradzać szczegółów. Dobra, ale dopytam o to jutro. Dzięki serdecznie za to. Bardzo proszę, dziękuję bardzo. Dziękuję.